Dzisiaj jest meczy meczy. Jesteśmy? Słychać nas? No to super. Jesteśmy na planie Drag Me Out, bardzo się cieszę, ale jechałem tutaj z taką myślą. Ja czy to jest tak, że jak w Polsce chce się kolorową jurorkę, taką wiesz, która nie wiadomo co za chwilę powie, ale wiemy, że będzie energia, to po prostu produkcja dzwoni do Ani Muchy? Tak. Bo ja mam na myśli You Can Dance i Dance Dance Dance. Przecież ty wtedy byłaś po prostu sobą, czyli najlepszą wersją po prostu, jaką mogli dostać. No to jest kochane naprawdę, co mówisz. Bieg pójdzie później. Dobrze, dobrze. Natomiast już się wymieniliśmy. Ja się cieszę, ponieważ biorąc udział w poprzednich programach, w których miałam zaszczyt być w jury, ja przemycałam takie drobne smaczki, to były niuanse, nie zawsze mogłam sobie na to pozwolić, ale to był mój ukłon w stronę kultury drag queen i w stronę tego całego wyrazu artystycznego. Ja już od wielu lat jestem zachwycona, widziałam i najsłynniejsze, i te mniej słynne produkcje na temat drag queen i no trudno, słuchajcie, nie dać się porwać, nie dać się oszołomić temu wszystkiemu, ponieważ drag queen to jest przesyt, to jest przeskalowanie, to jest przesada i to jest wszystkiego takiego, wszystko to, co jest bardziej. W związku z czym cieszę się, że jestem tutaj w tym jury i oni tego nie wiedzą, ale ja bym to zrobiła za darmo. To się wytnie. Nic się nie wytnie, już jest wszystko podpisane. Jedziemy dalej. Ale powiedz mi w takim razie, czy jak ty w innych programach starałaś się przemycić te tak cząstki było. Tego wsparcia, to na przykład czasami za to obrywałaś? Słuchaj, no to jest, wiesz co, to jest dobre pytanie, bardzo, nawet nie wiesz jak bardzo, natomiast... Nic ci nie powiem. To jest, powiem ci zupełnie szczerze, rozmowa na zupełnie inny moment. Natomiast rzeczywiście był taki czas... Boże, to są wyżyny dyplomacji, naprawdę strasznie mi wieje w tej chwili. Znamy się na tyle, że jednak ze dwa zdania się uda. O, oczywiście, że tak, no przecież błagam cię. Był taki czas, kiedy zostałam zaproszona na rozmowę, powiedzmy, dyscyplinującą, no i koniec końców straciłam tę robotę, więc... A, to tak raczej mocny dywanik. Znaczy, to nie był dywanik, nie, to było tak takie, badanie, na ile można sobie na pewne rzeczy pozwolić, a ponieważ uznałam, że ja nie mogę iść na kompromisy sama ze sobą, w związku z czym to był koniec tej przygody. Kończąc ten temat na poważnie, niczego nie żałujesz, zrobiłabyś drugi raz tak samo. Absolutnie tak. Znaczy, jakby uważam, że prawda, którą w sobie pielęgnuję, jest dla mnie cenniejsza i ważniejsza niż kompromis, niż jakaś zgoda, która byłaby sztuczna i no, ja się nie nadaję na dyplomatkę, w związku z czym... Jesteś w najlepszym miejscu, w jakim mogłabyś być. Mam nadzieję, że widzowie się o tym przekonają na początku marca, już pierwsze odcinki. A jadąc tutaj, zastanawiałem się, czy Polska jest gotowa na ten program, bo my tutaj jesteśmy w fantastycznym anturażu, kolorowo, zabawnie, wszyscy rozumiemy, o co w tym chodzi, bo może żyjemy w jakiejś bańce, to komentarze prawda. Były okrutne. To prawda, masz rację. To znaczy, ja nie wiem, czy Polska jest na to gotowa, ale ja myślę, że przyszedł czas po wielu latach różnych doświadczeń światowych, żeby ten format, żeby tę kulturę pokazać światu. Ci ludzie też na to zasługują. I uważam, że Polska pod tym względem jeszcze ma bardzo dużo do zaoferowania i być może dzięki temu ktoś oglądający ten program znajdzie dla siebie przestrzeń do wyrazu artystycznego. Ale my mówimy o wyrazie artystycznym, my rozmawiamy na temat rozrywki. To jest... Wypikasz to? Tak, zawsze. Ciężka praca. To jest bardzo trudne naprawdę i odpowiedzialne zadanie. To znaczy, to są często ludzie, którzy, wiesz, we własnych rękach, własnymi osobowościami, talentem budują inną zupełnie postać, alter ego, które musi mieć inny kostium, inny make-up, inną, nie wiem, ksywkę, nick. I to jest coś cudownego, ponieważ to jest z jednej strony bardzo wyzwalające artystycznie, ale z drugiej strony też jest to bardzo duże wyzwanie artystyczne. Ważne, żeby za tym szła też jakość na końcu. Oczywiście, że tak, ponieważ widz jest okrutny, to znaczy widz, skoro płaci, to żąda. Wy akurat będziecie dostawać to wszystko za darmo w telewizji, ale to jest też tak, że ci ludzie potem wychodzą na scenę i bardzo szybko są weryfikowalni. I oni muszą sprostać tym zadaniom, a nasze oczekiwania rosną. Bardzo pięknie i merytorycznie opowiadasz mi o tym, ty opowiadasz mi o tym Micho, więc bardzo się cieszę, że akurat takich jurorów będziemy mieli w polskiej edycji. Ale czytając te komentarze, faktycznie tam zastanawiam się nad jedną kwestią. Program będą oglądali i duzi, i mali. Niektórzy rodzice nie mają wcale chęci opowiadać... Ja jestem matką.
poszłam do swoich dzieci, wiedząc o tym, że ten program narobi szumu w Polsce. I mam świadomość tego, że moje dzieci żyją też w jakimś rówieśniczym środowisku, które również może to różnie przyjmować. I też chodzą do szkoły, w której są różne rodziny i różni rówieśnicy i różne komentarze w domu. I jak opowiedziałam swoim dzieciom o tym, co to będzie, to moje dzieci i powiedziałam, kochani, wiecie, bo to asekurowałam się, bo to będzie taki kontrowersyjny program i tak dalej, to moje dzieci zareagowały, ale przepraszam, co w tym jest kontrowersyjnego? A z kolei córka mojego partnera zareagowała, tata, ty byś się do tego świetnie nadawał. Cudnie. Druga edycja. Więc, no, nie wiem, bo to wiesz. To są różne konsekwencje. Dokładnie. Ania, ale czy ty jesteś w domu? Dopuszczam przekupstwo oczywiście, jako członek żyli, nie mniej. Czy ty jesteś taką mamą, która dba o to, by w twoim domu nie było tematów tabu? Przepraszam, aż widzisz, mam naturalną blokadę przed mówieniem o życiu prywatnym. Nie, to nie chciałem w tę stronę. Po prostu faktycznie, czy to jest tak, że dla ciebie nie ma tematów tabu, bo lepiej po prostu wytłumaczyć komuś, dziecko, akurat w tym przypadku świat, niż ukrywać, że czegoś nie ma. Ja uważam, że warto rozmawiać, chociaż to zostało wyświechtane oczywiście. Uważam, że trzeba ze sobą rozmawiać i jestem zdania, że przy szacunku i uznaniu dla wolności i przestrzeni drugiego człowieka oraz poszanowaniu prawa nie ma tematów tabu, to znaczy granice są postawione przez kulturę osobistą, prawo i wyczucie pewne i empatię. Mhm. Więc myślę, że na tym też paradoksalnie polega ta moja kontrowersyjność, ponieważ ludzie wiedzą, czego pod tym względem się spodziewać, bo nie ma ściemy. Duże nadzieje wiążemy z Drag Me Out. Do zobaczenia przed telewizorami. Do zobaczenia.